Filtry dyfuzyjne, czyli coś, co zawsze mam ze sobą w plecaku i co polecam każdemu, nie tylko do filmu, ale również do zdjęć. Czym więc są filtry dyfuzyjne? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Dawid Skoczylas i porozmawiamy dzisiaj o Black Mistach, KNF Concept, Nano X, których ostatnio używam praktycznie przy każdym filmie, który możecie znaleźć na tym kanale, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Przede wszystkim filtry dyfuzyjne to filtry efektowe. Efekt, który nam on oferuje powoduje, że wokół naszych highlightów, tak jak na tym na przykład neonie za mną, pojawia się pewnego rodzaju blask, poświata taka łuna, glow. Dodatkowo nasz obraz staje się nieco mniej kontrastowy i jednocześnie jest mniej ostry. Ale oczywiście nie musicie się absolutnie o nic tutaj martwić, staje się mniej ostry, żeby dać mu takiego filmowego sznytu, a nie, że jest po prostu nieostry, jakby nietrafiony. Część detalu zostaje subtelnie odjęta, dzięki czemu na przykład będziemy mogli ukryć trochę porowatości skóry, co przy dzisiejszych kamerach 4K i tych superostrych fotograficznych obiektywach jest jak najbardziej wskazane. Oczywiście filtry te występują z różnym natężeniem tego efektu. Możemy więc oczywiście oczywiście kontrolować jak bardzo chcemy wpłynąć na produkowane przez nas obrazki. W moim przypadku głównie stawiam na filtr z mocą 1/ czwarta, a jego efekt widzicie nawet teraz na ekranie. Dla porównania pokażę Wam też jak zachowują się filtry marki Haida z tą samą mocą ale to w dalszej części tego odcinka. Oczywiście na rynku znajdziecie masę producentów takich którzy oferują filtry dyfuzyjne ale dzisiaj jako że przyszła paczka niespodzianka od w Concept to postanowiłem omówić to na ich przykładzie. Film jednak nie jest sponsorowany, mogę o nich opowiedzieć. Co mi się że nie podoba, a chcę o nich opowiadać w ogóle, dlatego że często jest to ten jeden krok bliżej do uzyskania tego tajemniczego film looku. Jasne, filtr jest tylko dodatkiem i oczywiście nigdy nie gra głównych skrzypiec, ale daje fajny filmowy feeling. W moim przypadku postawiłem na filtry o średnicy 77 mm, ale tak jak zawsze powtarzam, najlepiej brać możliwie największy filtr, a potem redukcjami możemy zamontować go do większej ilości naszych obiektywów. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy od razu po wyjęciu ich z pudełka to brak oznaczeń na froncie filtra. Jasne, możemy sobie na pudełku nakleić tasiemkę i je opisać, jednak frontowe oznaczenie w hajdzie przypadło mi mega do gustu. Jednak jeśli chodzi o metalowy pierścień, to jest on zdecydowanie masywniejszy, szerszy i miejsce wyznaczone na grip, powiedzmy, są zdecydowanie lepsze. Przez co dużo przyjemniej mi się z nich korzysta. Myślę, że zanim przejdziemy dalej, warto wrzucić tutaj trochę birolu, żeby lepiej zapoznać się z tym efektem. To dzięki czemu nasz filtr daje nam taki a nie inny efekt. Możecie zaobserwować pod światło. W szkle widzimy jakby zatopione drobinki kurzu, poprochów, coś co jest bardzo charakterystyczne dla filtrów dyfuzyjnych. Im większa moc, tym oczywiście zagęszczenie jest większe a efekt silniejszy. Bardzo ciekawym, wciąż przewijającym się, nazwijmy to problemem, jest w mojej opinii nierówność w przeskokach między siłą natężenia działania tych filtrów. Największym moim zdaniem równomierność zachowują filtry Tifen, gdzie między połówką, jedną czwartą, a jedną ósmą te różnice są dość przewidywalne. Tutaj natomiast miałem ten sam problem, co w przypadku filtrów od Polar Pro. Jedna czwarta daje naprawdę super efekt, ale jeśli sięgniemy po na przykład jedną ósmą, to jest to nagle nie dwa, czy 4 razy mniej tego efektu, tylko po prostu 10 razy mniej, jakby znikał. Jeśli natomiast sięgniemy po jedną drugą, wszystkiego jest razy 10. Glow zbyt potężny, a kontrastu oczywiście za mało. Pamiętajcie też, że jedna druga to już naprawdę potężna wartość, zazwyczaj korzystam z jednej ósmej, czasami z jednej czwartej, ponieważ w moim odczuciu dają one najlepsze efekty. Tak duże natężenie tego efektu może fajnie sprawdzić się w fotografii, pozwala nam uzyskać naprawdę ciekawy efekt i nadać zdjęciu niepowtarzalnego klimatu, to bez wątpienia. Jednak przy normalnej zleceniowej pracy, jak na przykład eventy czy proste setki dla korporacji, może być to zdecydowanie za dużo. Wtedy sięgnijcie po np. 1/8. Wszystko oczywiście zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć i tego się trzymajmy. Na przestrzeni ostatnich lat korzystałem z bardzo wielu różnych dyfuzji i oczywiście wszyscy mamy jakieś swoje widzimisie. się. Dlatego też Polar Pro w ogóle nie przypadł mi do gustu, ponieważ glow, który był produkowany, był ścięty niczym nożem. Bardzo dużo też korzystałem z filtrów Haidy, które przy mocy 1/8 często zostawały na moim obiektywie praktycznie przy każdym zleceniu. Jeśli jednak chciałem osiągnąć klimatyczny luk, to sięgałem po 1 czwartą. No i właśnie ta 1 czwarta od KNF Concept jest ostatnio przeze mnie najczęściej używana. Wszystkie odcinki zarówno na moim kanale, jak i na kanale Miśka Czyta, który współtworzę, realizuję właśnie z tym filtrem. Możecie tam wskoczyć i zobaczyć sobie więcej przykładów jak ten filtr wygląda w praktyce. Link macie w opisie. Krótko podsumowując, filtry, które zawsze będę polecał, to oczywiście filtry ND, filtry polaryzacyjne i zdecydowanie filtry dyfuzyjne. Jako, że nie rozstaje się z tymi filtrami na krok. Cena filtrów od KNF waha się w zależności od rozmiaru między 140 a 200 zł z hakiem. Uważam, że jest to bardzo rozsądna cena. Jeśli więc podoba Wam się ten efekt, a do tej pory nie wiedzieliście, jak go uzyskać, no to wszystko jasne. Ja jeszcze raz dziękuję firmie KNF Concept za wysłanie mi tych filterków. Wam je bardzo serdecznie polecam. No i co. To by chyba było na tyle, także jeśli film był dla Ciebie pomocny, rozważ subskrypcję kanału, zostaw łapkę w górę i widzimy się już niebawem, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!